Witam serdecznie, z tej strony Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Prison Architect. Moi drodzy, moi kochani, w końcu się udało, w końcu uruchomiłem cholerne nagrywanie po aktualizacjach, po krótkim info, które faktycznie było krótkie. Ale w końcu jesteśmy tutaj, jesteśmy znowu w grze i znowu kontynuujemy sobie naszą przygodę, nasze zmagania z... Livshim. Wcale nie o niego chodzi, nie chodzi też o żadnego Ingrama, o żadnego aho, ahoj, aho, o nic takiego nie chodzi. W tej grze chodzi o to, aby przetrwać, mając budżet. Budżet tutaj to jest naprawdę pieruństwo straszne, tutaj jest tak trudno cokolwiek zrobić tutaj bez budżetu. Ale słuchajcie, to co ja będę chciał zrobić w tym odcinku, to jest zająć się tutaj tą dotacją. Wiem, że mogę wziąć następną, ale następną weźmiemy dopiero wtedy, kiedy braknie nam pieniędzy, czyli... Zgaduję, że za 5 minut. Kurde, co za głupota. Zróbmy to od środka. Zbuduj 20 ławek szkolnych. Tutaj już sobie wydzieliłem takie ławeczki. O Boże, ale kłaczek. O Jezus, ale kłaczek. Słuchajcie, tu będą ławki szkolne. Ewentualnie... No w sumie mogą być tutaj ławki szkolne, czemu by nie? Tutaj się taki zrobi większy korytarz. Tą świetlicę może się powiększy trochę. Czemu by nie? Tutaj się przebuduje drzwi, także... to na samym początku. Na samym początku, co ja będę chciał zrobić, to tak. Przebudować tutaj już te drzwi. Przebudować tutaj ten murek. Zrobić go ceglanym tutaj murkiem zamiast zwykłej siatki. I tutaj postawić fundamenty, które nawet, że postawię... Tylko zgaduję, że jak ja postawię fundamenty w ten sposób, to mi wyburzą tutaj ściany. Zrobimy taki eksperyment? Proszę bardzo. Te ściany zostaną wyburzone. Na pewno zostaną wyburzone, bo tak to by mi tutaj krzyczało, że tutaj brakuje miejsca. A tak to miejsce tutaj będzie. Nie brakuje miejsca. Co ja też gadam? Jezus Maria, ale gałgan. Kilka dni przerwy od nagrywania robi swoje, naprawdę. Oni tutaj, gdyby to był zamknięty jakiś pokój, zresztą możemy to szybciutko sobie... Widzicie, wymaga wejścia. Już teraz mi krzyczy, że wymaga wejścia. Już teraz, także ja tego nie buduję, bo mi pociągnie pieniądze. A tu tego nie mam, to znaczy, że te ściany zostaną usunięte. Dlatego właściwie to ja bym sobie to anulował. Dostanę tutaj budowę fundamentów zwrot za tą akcję i ja bym sobie to postawił tutaj. I w ten sposób mi powinni zbudować, ale nie jestem pewny, powinni mi to zbudować bez niszczenia tutaj ścian. Aczkolwiek pewny tego nie jestem. No i co, teraz zostało mi nic, tylko czekać tutaj na to gałgaństwo całe. Ale skoro jesteśmy już tutaj w temacie budowania, to właściwie pasowałoby obiekty. Zróbmy tutaj nie 20, tylko zróbmy sobie tutaj 2, 4, 6 razy 4 to jest 24. I tu będzie biurko nauczyciela. Czyli gdzieś tutaj powinna być ściana. Trochę będzie krzywo tutaj, bo tutaj będzie taki dęks wystawać. Aha, tu będzie na pewno dęks wystawać, więc... Co by tu zrobić, żeby to wyszło lepiej? A jakbyśmy sobie tutaj anulowali to wszystko... Zostawili sobie tę ścianę tutaj i sobie postawili biurka, znaczy ławki w tę stronę. 2, 4, 6. No i tu byłaby ściana. Tutaj teoretycznie tutaj powinna być już ściana. To tutaj jest 2, 4, 6, 8, 10, 12. I jeszcze raz drugie tyle. Pyk, pyk i pyk. I tutaj właściwie to anulować sobie. I tutaj postawić tę ścianę tutaj, proszę bardzo. Proszę bardzo, obiekty. Tutaj możemy sobie zrobić drzwi. Tu sobie zrobimy gdzieś tutaj, na przykład sobie możemy zrobić biurko nauczyciela. Jezu, nie drzwi, tylko zwykłe tutaj obiekty. Tu będzie biurko nauczyciela i będzie wszyscy będą zadowoleni. I wszyscy będą szczęśliwi i haha, uhuhu i tak dalej. Także tu będą fundamenty, no i tu będą fundamenty jako tutaj korytarz. Miejmy nadzieję, że to panowie mi szybko zbudują, zanim mi braknie pieniędzy. Proszę mi tutaj budować jak najszybciej, jak najwięcej. Przy okazji, już będąc tutaj w ferworze budowania, to właściwie można byłoby sobie tutaj
pociągnąć trochę instalacji elektrycznej, bo instalacja elektryczna tutaj nie będzie zła. Mam nadzieję, że to wszystko się uda i że wszystko tu będzie połączone. Tutaj już pobudowali te fundamenty. Jak szybko oni to budują? Jak dobrze, że oni to tak szybko budują? Jak dobrze? A te tutaj, kurde, tego tutaj nie pobudowali. No kałkany, pioruny. Pioruny cholerne. Chociaż może i dobrze, że nie pobudowali, bo oni budując tutaj, to muszą rozmontować tę ścianę. A to oznacza też... A nie, oni od razu tutaj zastępują. Bardzo dobrze. Oni od razu tutaj zastępują, także nie mamy się czym przejmować. Bo gdyby oni tutaj budowali w zupełnie inny sposób, to wtedy byłoby się czym przejmować. Ale tak, na razie to nie ma za bardzo czym. Ambulatorium, moi drodzy, moi kochani, zdemontuj, proszę mi tutaj zdemontować to i zdemontować jeszcze jedno i zdemontować tutaj jeszcze jedno, tutaj ten stół na zwłoki tak samo. Biureczko proszę mi zdemontować, tutaj krzesełeczko proszę mi zdemontować. Ambulatorium przenosimy na nowe miejsce, nowe, lepsze miejsce. Tylko pytanie teraz pomieszczenia ambulatorium, kaj to było? Tu jest ambulatorium, od razu znalazłem, bardzo dobrze, tu sobie anulujemy te strefy. Tu sobie zaznaczymy ambulatorium. Na tej ścianie mogą być tutaj łóżka. No i tak właściwie to pasowałoby. Może tutaj sobie wydzielimy taki mały przestrzeń. A teraz jeszcze pytanie. Planowanie. Proszę mi tutaj zaplanować obiekty. Tak, jedno łóżko, drugie łóżko, trzecie łóżko. I tu byłaby ściana. OK. I teoretycznie tu mogłoby być jedno łóżko, tu mogłoby być drugie łóżko, tu mogłoby być trzecie, nawet i czwarte. I tutaj na samym środku może być biurko. Tak, tutaj może być biurko, a tu będą drzwi. Tak, tak, tak. To brzmi jak plan. To brzmi jak plan. Tu sobie budujemy ścianę. Tu sobie budujemy ścianę. I tu sobie będziemy wstawiali... właściwie to jeszcze by pasowało tutaj wyburzyć tę ścianę. Proszę bardzo, tę ścianę mi tutaj proszę wyburzyć. Te drzwi proszę mi tutaj zdemontować. Dokładnie tak. I te drzwi też proszę mi tutaj zdemontować, bo tutaj będą inne drzwi, innego rodzaju drzwi. Taki bardzo szeroki korytarz, naprawdę szeroki korytarz tu będzie. Ale właściwie prawdopodobnie będzie tutaj bardzo dobry ten korytarz, bo tutaj sobie te drzwi właściwie... A dobra, to już wziąłem do zdemontowania, bardzo dobrze. Tutaj już się wszystko otwarło. Czemu te gałgany chodzą tutaj naokoło, to ja nie wiem. Czemu wy tak bardzo naokoło tutaj chodzicie? Co poeta miał na myśli chodząc tak bardzo naokoło? Czemu tutaj jest pojemnik? Co to jest za światło tutaj, to ja nie wiem. Co to jest za światło, to ja nie wiem. Swoją drogą, tutaj mam 8 miejsc, z tego co ja dobrze pamiętam. 7 więźniów ma mi przyjechać. Czyli jeszcze jeden więzień tutaj na zaostrzony rygor, a resztę będziemy tutaj upychać w środku. I miejmy nadzieję, że... Miejmy nadzieję, że nikt tutaj się nie będzie po ryju głupim klepał. A dobrze wiemy, że oni potrafią mi tutaj głupie ryje. Dobra. Pomieszczenia, łóżko tutaj medyczne. Proszę mi tutaj łóżeczko medyczne. Jedno, drugie i trzecie i czwarte proszę mi gdzieś tutaj postawić. Potem jak będziemy mieli pieniądze, to sobie się nakupimy więcej tych łóżek. Na razie to nie jest jakoś super potrzebne. Biurko. Ja chcę biurko. Gdzie tu? Kaj, tu są biurka. Drzwi. Tu jedne drzwi. Może nie te drzwi. Dobra, niech będą. Tu drugie drzwi. Stół tutaj na truposze. Gdzie tu są biurka? Tu jest biurko, ojej. Tym razem może w prawidłowy sposób możemy sobie tutaj krzesełeczko, proszę bardzo. No i gitara, no i gitara. I to jest tak, tutaj klasa. Co potrzebuje klasa? Póki mamy 12 tysięcy, póki mamy pieniądze, to wartałoby to tutaj postawić. Klasa, czy to tak się nazywa w ogóle? Tak w ogóle to jeszcze może inaczej. Kostnice, proszę mi tutaj kostnice postawić. I to jest tak, schowak na produkty czyszczące, może i niekoniecznie. Bezpieczeństwo, warsztat, kuchnia. Gdzie tu jest klasa? Nie widzę ja tutaj klasy. Bibliotekę widzę. Stówka izolat. To Jezus. Pralnia, świetlica. Ja wiem. Ja wiem, ja nie mam kształcenia odblokowanego. I wszystko jasne. I wszystko jasne. Patrole właściwie też można byłoby odblokować. Ale najpierw proszę mi się najpierw tutaj kurde skupić. Tu na tym. Gamoniu. Gamoniu, naczelniku, proszę mi się tutaj na tym skupić, proszę. No, teraz leci, bardzo dobrze. Bo właśnie, bo ja tutaj mam takie rzeczy, a ja tutaj właściwie... Mam takie rzeczy, nie mając takich rzeczy, to znaczy, że... O Jezu, czy ja tu zamontowałem na odwrót te drzwi, co za... O Jezu. Tu jest dobrze zamontowane, okej.
Czy tutaj ten prąd? A może by wyda go tutaj ten? Proszę bardzo, tutaj, dzień dobry. Połączyć te dwa tutaj, ten? Byłoby fajnie. O, jeszcze w ogóle to krzesło zamontować tutaj. Ciekawy jestem, czy jest ktoś tutaj w świetlicy. Czy chodzą tutaj ludzie na świetlicę? Zdjęcie! Ho! Siedzą se przed telewizorem, jacy ponudzeni tutaj z bilardem w tle. No, właściwie to prawie że. Patrzcie, jak dobrze, że ja tutaj wlazłem. Bo tak tutaj mamy zdjęcie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że mamy zdjęcie. Czemu tutaj nie jest posprzątane? Czemu ci gabonie? W sumie właściwie to warto byłoby chyba postawić ten schowek na narzędzia czyszczące. Ale to sobie będziemy rozbudowali tutaj w tę stronę. Póki co, też tak sobie myślę, a może to szkoda pieniędzy, żeby sobie tak myśleć bez sensu. Szkoda ten. No, szkoda, szkoda, szkoda. Drzwi! Te drzwi tutaj miałem zamontować. Gdzie one są? Tutaj są drzwi. Tylko pytanie, czy ja te chcę zwykłe drzwi, czy może takie więzienne, zwykłe chyba. Kto będzie chciał ze szpitala uciekać? Chociaż znając życie, to pewnie i znajdzie się taki amator jeden z drugim. Dobra, ale póki co możemy sobie tutaj już postawić coś, co się nazywa biurkiem. Możemy sobie postawić coś, co się nazywa krzesłem. Proszę bardzo, tutaj będzie krzesło i biurko. I tutaj będziemy sobie ustawiać tak w parach. Tylko pytanie teraz, czy to jeszcze będzie miało sens? Jak tam długo zostało do tego? O Jezus, 8 godzin, naprawdę tak długo to się będzie robiło. No niesamowite. Niesamowite. W tym czasie właściwie tak sobie myślałem, że warto byłoby sobie tutaj, czyli tutaj, sobie postawić mur, a tu sobie postawić ogrodzenie. I sobie to ogrodzenie tutaj usuniemy i sobie powiększymy trochę ten dziedziniec, bo oni tutaj, ci nasi więźniowie, to już są. To już oni są tutaj na skraju, że tak powiem, oni tutaj wypchani w tym dziedzińcu. Właściwie to może i byłoby fajnie tutaj drugi dziedziniec otworzyć gdzieś. To też nie byłoby głupie. Tylko najpierw sobie powiększymy ten dziedziniec, a potem sobie będziemy powiększać następny. Proszę mi to tutaj zdemontować. Tak w ogóle to ja chciałem tutaj jeszcze postawić sobie drzwi takie. Właśnie, drzwi takie. Jakie ja chciałem drzwi tutaj sobie postawić? Jakie ja chciałem sobie tutaj postawić drzwi? Duże więzienne. Proszę bardzo. Światełko ku nadziei. Proszę bardzo, tutaj obok drzwi. Tutaj też by pasowało postawić światełka ku nadziei. Może gdzieś tutaj przy wejściach. Przy wejściach światełka nie brzmią źle, a nawet bym powiedział, że brzmią całkiem dobrze. No i tutaj może jeszcze jakieś światełko. Też tak centralnie na wejściu to drugie. 60 ze światło? Chyba, że to mi podsumowało w ogóle wszystkie światła, jakie kupiłem tutaj. Mam nadzieję, że tak było. Dobra, pokój szkoleniowy. Właśnie, bo klasa to jest nie wszystko. Klasa to jest nie wszystko. Obiekty, pomieszczenia. Tutaj mamy zbrojownię, tutaj mamy psiarnię. Pokój szkoleniowy 5 na 5. Wewnątrz ławka szkolna i biurko. To jest klasa. To jest klasa. To muszę mieć tutaj, ale to muszę mieć kształcenie odblokowane. A to mi się odblokuje dopiero za 5 godzin. Pasowałoby tutaj zrobić krótkie cięcie i poczekać, aż to się wszystko zrobi. W sumie to nie brzmi głupio, ale szkoda czasu na takie rzeczy. Kształcenie się odblokowuje. A zresztą tutaj mam też pokazane kształcenie, ile się tutaj odblokowuje. Pokój szkoleniowy. Zbuduj 20 ławek szkolnych. Dopilnuj, aby 10 więźniów zdało kurs przygotowawczy. Dopilnuj, aby jeden więzień. Dostałem jakieś powiadomienie na Facebooku. Co to jest? Nic ciekawego, także przepraszam za tą malutką, chwilutką przerwę. Chwilutką przerwę. Chwilową przerwę, ale to nie było nic ciekawego, nic wartego uwagi. Warte uwagi jest, wydaje mi się, porządki w narzędziach? Nie. Wojna, badania. Pracy w pralni, kuchni, schowku na produkty czyszczące. Weźmy sobie to i sobie otwórzmy tutaj, tak swoją drogą, to jeszcze tutaj pomieszczenia, dziedziniec. Proszę mi ten dziedziniec tutaj powiększyć. I proszę mi tutaj obiekty, podłogi, trawę. Proszę mi tutaj trawę ładną, piękną zasiać. Okej, takie luksusy będziecie mieli tutaj. No i te ławki na samym środku, na nie ławki, tylko telefony, ale to już trudno. Wziąłem sobie kolejny tutaj trzech więźniów do pracy w kuchni. Już to już mam załatwione, tak? Aha, przydziel. Co? Logistyka. Aha, przydzieliłem.
A to, że nikt tutaj nie pracuje, bo właściwie, żeby ktoś tutaj pracował, to ja tutaj muszę jeszcze otworzyć programy szkoleniowe. BHP kuchni na przykład. BHP warsztatu też byłoby stolarstwo. Farmakologiczne leczenie uzależnienia to by właściwie było fajne. Uzależnienie, dobra. Tutaj terapia grupowa, tutaj terapia behawioralna. Bardzo dobrze. Paralizatora może i niekoniecznie. Kurs zakresu edukacji ogólnej to i kurs przygotowawczy. Te dwie rzeczy będę musiał otworzyć. Czy ja muszę zatrudnić jakiegoś tutaj nauczyciela? To też jest ważne pytanie. Przewodnik psa niekoniecznie, uzbrojony strażnik niekoniecznie, strzelec wyborowy, prawnik. Ja tutaj nie muszę mieć nauczycieli? Ja tu nie muszę mieć nauczycieli. No i bardzo dobrze, w to mi graj. W to mi graj, moi drodzy. Zaplanujmy sobie tutaj pokoik na środki czyszczące. Tak, i co tutaj jest? Pralnia. Środki czyszczące i pralnia. Tylko teraz pytanie za 100 punktów. Jak duża pralnia musi być? Pralka to jest 1 na 1, bardzo dobrze. Deska do prasowania to jest takie coś. I tutaj jest kosz. Warto byłoby, myślę sobie, gdzieś tutaj, jak patrzę w tej chwili, zrobić sobie taki mały korytarzyk tutaj w tę stronę. Czyli tutaj dołączyć, tutaj sobie można zrobić jakieś drzwi i tutaj można byłoby sobie zrobić 10 na albo coś takiego, 8. O kurde. I jaka to jest długość tego tutaj? 14 na 9. To się nie uda tak zrobić symetrycznie, bo jedna strona będzie krótsza. Ale krótsza strona to może być akurat ta na sprzątanie. I sobie zaplanujemy tak, pralki. To sobie zaplanujmy najpierw. Obiekty. Tu mogą być drzwi. Akurat się zmieszczą. Tutaj trzy pralki. Tu mogą być trzy kosze na śmieci i tu mogą być dwie deski do prasowania. Brzmi jak plan, tylko pytanie tutaj, jak tylko jak dużo tutaj będzie naszych tutaj nie, simów, chciałem powiedzieć. Nie wiem dlaczego, absolutnie nie wiem dlaczego chciałem powiedzieć simowy, przecież to nie simsy. Jak dużo więźniów będzie tutaj chciało pracować, może nie tyle chciało, co będzie musiało pracować. Obiekty, tu będą kolejne drzwi, te drzwi sobie możemy tu usunąć, to sobie usuniemy ten murek, tutaj będzie taki fajny korytarzyk akurat tutaj na wejście. Dobra, brzmi jak plan, to może warto byłoby zacząć tutaj budowę. Wymaga wejścia, dobra, to wejście będziecie mieli tutaj. Proszę mi to wyburzyć, tylko czy ja robię dobrze tutaj wyburzając te, ale tutaj chyba nikt nie powinien tutaj wejść. Bo ja tutaj sobie otwieram teraz przejście. Burząc tutaj tę ścianę, nie mając tutaj tego, to ja sobie burzę wejście. No i właśnie, tutaj jest. Zgłasza przeszukanie, dobra. Mam nadzieję, że zanim, że najpierw to zbudują. Bardzo dobrze, to już pobudowali. O, co po ryju się klepio? Po ryju się klepio! Gamonie! Głupki! Jeden taki! Tim nasz! Oż ty głupku! Przeszukaj cele. Nie będzie tak dobrze. Wymaga wejścia, kurde. Czemu wy tutaj wymagacie wejścia? Przecież tu jest wejście. No co ja mam wam tutaj drzwi postawić sztuczne? Proszę bardzo, jest i wejście. Zbuduje to ktoś? O Jezus, chyba że. Tutaj jeszcze fundamenty muszę pobudować. Wymaga wejścia, no to też fajnie. Może i niepotrzebnie te drzwi tutaj zbudowałem. Zobaczymy. Trwa budowa, ale teraz patrzcie, teraz zniknęło tutaj, że wymaga wejścia. No to bardzo ciekawe. Co tutaj znaleziono? O nie! A co ty tu robisz? Aha, bo ty idziesz tutaj na tą terapię behawioralną, czy cokolwiek to jest. No, przyznam szczerze, że trochę głupio. Przyjmij do 50, czy to jest już. A ja mam tu 59 więźniów. Co? Uciekasz! Uciekasz! Wiedziałem! Wiedziałem, że uciekniesz. Wiedziałem, że uciekniesz. Najbliższy strażnik. Pójdźże ty go. Bier tego tutaj. Gońże! Drugi biegnie. Ucieczka jedna dzisiaj. Druga, kolejny. Wiedziałem, że tak się stanie. Ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Goń tego gałgana tutaj. Pobij, poryju go. No i kurde! Cztery ucieczki. A co to tutaj jest tak w ogóle?
Notatka jakaś? Fajnie, że ja się doczytać mogę. Ja wiedziałem, że tak będzie. Kurde! Kurde, teraz buto. No nie! O Jezus! O! Co za głupota. Co za pieruńska głupota. Głupie głupki. Strażnicy. Już nie będę komentować tego, szkoda. Szkoda strzępić mordy. Jak to mówię, jak to mawia klasyk. Pralki, proszę bardzo. Jedna, druga, trzecia. $1000 za pralkę. Ale nie, nic, to chyba będzie potrzebne. Deskę do prasowania, proszę bardzo. Proszę, jedna, druga. Pytanie teraz tylko, czy ja tutaj potrzebuję? Chyba nie potrzebuję. Dział pocztowy, pokój szkoleniowy. Dobra, mogę szkolenia robić, bardzo dobrze. To zrobimy sobie to tak. A to co tutaj się dzieje? Nie wiem, chyba sprzątają. Tak, to są sprzątacze. Ławka szkolna. Potrzeba mi ławek szkolnych. Ile to kosztuje jeszcze ta ławka szkolna? Gdzie są teraz te ławki szkolne? Nie widzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 24 ławek szkolnych. 720. Jedna pralka kosztuje 1000, a 24 ławki kosztuje mnie 720. No co za głupota. To jest tak bardzo niezbalansowane. Z drugiej strony to jest kawałek drewna, a tutaj jest całe urządzenie. To też nie ma się co dziwić. Strażniku głupi, chodź, że tu do środka, debilu. No i stoi teraz przed murem, przed ścianą płaczu. No i bijo tutaj. Chodźże tu. Po mordach. Śmierci? Jezus! Zategowali mi strażnika. O nie. O nie. O nie. O nie. Nie. Tak się bawić nie będziemy. Tak się bawić nie będziemy. To jest za dużo tutaj. Otwórz to. Pozostaw otwarte. Już tutaj telefony. No i gałgana tutaj. Został przeszukany tutaj. Tak w ogóle. Raz, dwa. Czy to jest wolna cela? Nie jestem pewny, czy to jest wolna cela. Trzeba zobaczyć, jak będą spać. Trzeba będzie zobaczyć, kogo tutaj chcemy wpuścić. Pokój szkoleniowy. Kto tutaj jest tym nauczycielem? Czy to jest jakiś audyt zewnętrzny chyba? Tak, wydaje mi się, że to jest jakiś audyt zewnętrzny, że tutaj przyjeżdża sobie gość. Postanawia nas tutaj naprawić. Proszę bardzo. Tu będą pralki. Tutaj jeszcze wodę muszę. No tak. Gdzie ja tutaj mam rurę? Puścimy sobie tutaj tą główną. Tą dużą, główną rurę tutaj sobie puścimy. I sobie tutaj puścimy. O, nie tak. Sobie puścimy to tutaj i to tutaj. I to macie mi zbudować. Pokój szkoleniowy. I teraz muszę zadbać jeszcze o to, żeby te gałgany się kształciły tutaj. Te debile najgorsze. Cztery ucieczki. To świetnie. Z zakresu edukacji ogólnej i kurs przygotowawczy. Czemu nie mogę? Edukacja ogólna, bardzo dobrze, przygotowawczy. Co to jest w ogóle? Wielu więźniom brakuje podstawowych umiejętności z zakresu czytania, pisania i matematyki. Ten kurs uzupełni te braki. Więźniowie, którzy go ukończą, mogą pracować w bibliotece. No to fajnie. Będziemy mieli bibliotekarzy. Czemu tu nie możecie wejść? Co jest z wami nie tak? Czemu tutaj nie mogą wejść? Jest jakiś jeden gałgan. Prawdopodobnie jest jakiś jeden gałgan, który ma przydzieloną tutaj. O, już nie. Który miał przydzieloną tą pracę, który był zablokowany. Pralka. Dobra, mamy tutaj pralnię. Jeszcze sobie wykonamy tutaj pralnię. Proszę bardzo, tutaj jest pralnia. Kosz na pranie. I co tutaj jeszcze potrzebujecie? Chyba wszystko macie. Jeszcze tutaj jedną rzecz potrzebowałem. Nie bibliotekę. Schowek.
Czy ty coś wymagasz tutaj? 3 na 3. No jest nawet większe jak 3 na 3. Okej. Tu mamy schowek, czyli teraz tutaj sobie musimy przydzielić. Ilu ja ich mam tutaj przydzielić? To jest dobre pytanie. Raz, dwa, trzy. Miejsc pracy 12. Raz, dwa, trzy. Wykonane. 10 tysięcy poszło. Bardzo dobrze. Takie dotacje to ja lubię. Tutaj musimy czekać, aż te gałgany sobie ukończą kurs. I tak właściwie to można byłoby się zainteresować tutaj. To ja muszę tutaj najpierw zamknąć. Proszę bardzo, tutaj zamknąć. I ja sobie tutaj muszę teraz jeszcze PHP kuchni uruchomić. Tak, jest tutaj czterech i czterech zainteresowanych. Pięciu. A gdzie to PHP kuchni się odbywa jeszcze? Gdzie to jest napisane? Nie wiem, gdzie to jest. O, tutaj są już tutaj środki. O, już tutaj nóż, już tu nóż. Łowę, kurde. A to oznacza, skoro tutaj są potrzebne noże, znaczy potrzebne, skoro tu są noże, to oznacza bramki na wejściu. I tutaj też bym sobie taką bramkę, może inaczej, nie tak, nie tutaj. Nie tutaj sobie postawimy bramki, tylko bramki sobie postawimy. Moi drodzy, tylko muszę je najpierw znaleźć. Jezus Maria, czemu to jest takie zgałganione tutaj? Czemu ja tutaj nic nie widzę? Prawdopodobnie się patrzyłem na to już ze 3 razy. Jezus, jak to się nazywa? Jak to się nazywa tutaj? Gdzie ja to mam? Tutaj. Wykrywacz metalu. Tu jest. Tu cię mam, kolego. Raz i dwa. Tutaj sobie ustawimy wykrywacze metalu. O Jezus, nie jest jeszcze to podłączone tutaj. Proszę mi to podłączyć. Tutaj powinno być dobrze. A tutaj jakaś bijateka była? Nieprzytomny. Co jest z nimi nie tak? Co jest z nimi nie tak? Odpoczynek. No przecież odpoczywacie. W nocy tutaj muszę zobaczyć jeszcze tutaj ile jest tego. Proszę mi tutaj zamknąć to. Bo coś mi się zdaje, że to nie przejdzie na dłuższą metę. Sobie panowie chodzą, to są zwykłe drzwi, także. A zresztą to jest ten. Strefa, jak to się nazywa? Zielona strefa. Ogólnie dostępna. Tutaj może i niekoniecznie sobie ogólnodostępną. Pokój szkoleniowy, ambulatorium też może i niekoniecznie. Odwiedziny takie jedne, drugie, trzecie, piąte. To sobie zostawimy już. Niech będzie pozamykane wszystko. Dobra, ale moi drodzy. To by było na tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was na następny materiał. Na razie i cześć. I nie zapomnijcie o łapkach. Łapki.